Jesteśmy w Lasku Bielańskim, największym kompleksie leśnym w północnej Warszawie. Nasze mamy zabierały tutaj nas na pierwsze spacery, na pierwsze zabawy w piaskownicy. To miejsce jest znane również z pierwszych sanek. Tutaj była górka, na której wszyscy jako dzieciaki jeździliśmy na sankach. Później spotykało się tutaj całe osiedle. Tutaj nawiązywały się pierwsze przyjaźnie. Niektóre z nich trwają do dzisiaj. Jako że las jest naprawdę duży, nie brakuje tutaj zwierząt. Nieraz zdarzają się sarny, lisy. A kilku moich kumpli podczas wagarów trafiło na dzika, przez którym musieli uciekać i szukali się ponad 2 godziny.